Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem listę zagadnień, którą będziemy omawiać na kanale i zobaczyłem pierwsze zagadnienie, czym jest transpłciowość, już wiedziałem, że będę mówił długo, jak możecie najprawdopodobniej wywnioskować z długości tego filmiku. Musicie mi wybaczyć. Jest to swego rodzaju przypadłość w mojej profesji nauczyciela. Kiedy zobaczyłem to zagadnienie, wiedziałem, że nie będę mógł tak po prostu odpowiedzieć na nie tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy, ponieważ chciałbym przybliżyć wam dużo szerszy obraz. Było nie było, ten kanał służy temu, żeby nie tylko wspomagać, ale też edukować oraz wkładać wam w łapki broń czy tarcze, których będziecie mogli używać w rozmowie z innymi, w rozmowie z rodziną, w rozmowie z ludźmi w szkole, w rozmowie z znajomymi, którzy mogą mieć problem, żeby znaleźć dostatecznie wyczerpującą, dostatecznie jasną odpowiedź na to pytanie. Nie można ich za bardzo winić. Jeżeli rozmawiamy z osobą cis, nie możemy do końca oczekiwać od niej, że zrozumie nas w pełni. Było nie było, nie jest w naszej sytuacji, jest cis. Trzeba znaleźć inne formy, odpowiedzieć na inne pytania, niż te, które my sami sobie zadawaliśmy. Więc dzisiaj tego typu broni dla was będę szukał w aspektach historycznych, filozoficznych, socjologicznych, kulturowych, religijnych, w kwestiach terminologii oraz literatury. Mam nadzieję, że dacie mi na tyle kredytu zaufania, żeby faktycznie wysiedzieć ze mną tyle, ile mi faktycznie wyjdzie. Co mogę więcej powiedzieć? Spróbujmy wspólnie dowiedzieć się, czym jest transpłciowość. O! Starość. Pierwszą rzeczą, o której faktycznie musimy sobie powiedzieć, jest zagadnienie terminologii. Jakich słów używamy, jakich słów używano kiedyś, dlaczego używano takich, dlaczego używamy dzisiaj takich. Czym jest pojęcie transpłciowości w kontekście semantycznym? Jeżeli chodzi o faktyczną definicję słowa transpłciowość, to czytamy. Transpłciowość. Określenie zbiorcze na osoby, których tożsamość płciowa, ekspresja płciowa i lub zachowania różnią się od tych kulturowo związanych z płcią, do której zostały przypisane w momencie urodzenia. Oprócz osób o tożsamości płciowej przeciwnej do przypisanej im płci, może ono obejmować osoby, które nie są wyłącznie męskie lub żeńskie. I tutaj pojawia się pewna nieścisłość, ponieważ jeszcze do nie tak dawna, żeby określić ten konkretny stan, używano słowa transseksualizm, czasami nawet zamiennie ze słowem transwestytyzm. W tym momencie big mistake. Oczywiście, jeżeli chodzi o transwestytyzm, w dzisiejszych czasach mowa tutaj o danej płci, która przebiera się za inną płeć. Niekoniecznie odczuwają jako swoją płeć biologiczną. Jeżeli chodzi o transseksualizm... Czytamy. Transseksualizm, historyczne, medyczne określenie odnoszące się do osób, które przeszły jakąś formę medycznej lub chirurgicznej terapii korekty płci. Transseksualizm jest podzbiorem transpłciowości. Jednak niektóre osoby transseksualne nie chcą stosować określenia osoba transpłciowa. Czyli właściwie można by powiedzieć, że transseksualizm znaczy przejście z punktu A do punktu B, z płci A do płci B. Jeżeli chodzi o transpłciowość, to właściwie parasol, który będzie obejmował wszystko to, co jest przejściem z punktu A do punktu B, ale też z przystankiem pomiędzy, z przystankami pomiędzy, z dowolną ilość przystanków, z przystankami poza czasem, ponieważ transpłciowość nie do końca zawiera w sobie właśnie ten aspekt parasoli, ten aspekt rozległości i różnorodności. Dzisiaj jest pewna debata, która stara się zmienić terminologię transpłciowość na transgenderyzm. Boy. Jeśli chodzi o pojęcie transgenderyzm, moim osobistym zdaniem jest to całkiem niegłupie tłumaczenie słowa transgender, który oczywiście
wywodzi się z antyku. Więc słowo trans znaczy tyle co przekraczać, przechodzić na drugą stronę. Gender wzięło się oczywiście od słowa genus. Genus jako rodzaj. Sprawdźmy to. Halo? Gdzie posiadłem Pomanieckiego? Na dole. Boga kocham, czy ja mogę raz w życiu przygotować sobie wszystko w jednym miejscu? Wydujemy się ze słownika pana Kumanieckiego. Świeć panie nad jego duszą. Słowo trans oznacza tyle, co za, poza, z tamtej strony. Jest to też przyrostek, którego używamy, żeby określić zazwyczaj przejście przez, przejście poza. Czajcie generalnie pomysł. Genus. Generalnie rodzaj. Z tym, że oczywiście słowo genus, a właściwie dzisiejsze gender, zyskuje nowe znaczenie. Gender jako płeć naszego mózgu, jako płeć, z którą się utożsamiamy. Więc dlaczego forma transgenderyzm jest lekko kontrowersyjną formą? Otóż dlatego, że zazwyczaj, jeżeli jakieś pojęcie ma końcówkę -izm, -izm, kojarzy nam się z chorobą albo jakąś przypadłością psychiczną. To jest argument przeciw, argument za. Jest to coś, co w jasny sposób nawiązuje do słowa transgender i w tym samym zawiera w sobie wszystko to, co pomiędzy punktem A i B oraz poza nimi. Żeby było weselej, fun fact for ya folk. Za każdym razem, kiedy ktoś przyjdzie do was i powie cis, wyjęliście to sobie z możecie im powiedzieć, żeby wzięli swoje słowniki do łaciny, ponieważ moim zdaniem każdy powinien taki posiadać. I o! Cis bierze się z łaciny i znaczy po tej stronie, po tej samej stronie. Rzymianie na przykład stosowali słówko trans oraz słówko cis, definiując galię. Były dwie galie, jedna była po jednej stronie Alp, druga była po tej samej stronie Alp. Ta część Galii, która znajdowała się bliżej dzisiejszych Włoch, to była Galia, która była określana mianem cis, po naszej stronie Alp. A ta, która znajdowała się po drugiej, była określana mianem trans. Bardzo szybko chciałbym wyjaśnić tutaj jeszcze jedno słowo, mianowicie słowo androgeniczne. W jaki sposób rozumiemy je dzisiaj, co ono faktycznie oznacza i skąd pochodzi. Dlaczego? Będzie nam to potrzebne dużo, niedużo później. Już dzisiaj używa się słowa androgeniczne, żeby określić zazwyczaj czyjś wygląd. I chodzi o wygląd, który nie do końca pozwala nam zdefiniować tą społeczno-biologiczną płeć kobieta lub mężczyzna. Jest to wygląd, który zaciera gdzieś granicę pomiędzy tymi dwoma. I o ile mówi się dzisiaj wygląd androgeniczny, to bierze się to raczej od androgyni, od słowa andros, mężczyzna, i gynę, kobieta. Po grecku, jeśli czujecie się extra spicy. I tym oto sposobem my jesteśmy w stanie przejść dalej. Mamy tutaj już pewną bazę słownictwa, którą będziemy operować, więc musimy się cofnąć dużo. Bo aż do Starego Testamentu. Na bardzo krótką chwilę, ponieważ jeszcze tego o mnie nie wiecie, natomiast musicie się tego dowiedzieć, Stary Testament zsie. I wytłumaczę wam, dlaczego między innymi w Starym Testamencie czytamy. Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny, ani mężczyzna kobiety, gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana Boga swego. I uff, prawdopodobnie każdy z nas, niezależnie od tego, na jakim etapie tranzycji, czy na etapie jeszcze odkrywania siebie, może, nie wiem, odnajdywania siebie jako lesbijka, jako gej, słyszało ten tekst. W Biblii mówi się, że nie można się... Karolu, usiądź. Generalnie, no owszem, jakby tak, mamy taki zapis w Biblii, wielkie mi co. Mamy również zapis, żeby kamieniować kobiety za prostytucję, mamy zapis, że gadają płonące krzaki. Kwestie religijne oczywiście pozostawiam waszemu osobistemu odczuciu, ponieważ religia to nie jest coś, co powinno się kwestionować, jeżeli nie dotyczy nas samych. To tak jak z płcią, to tak jak z tożsamością płciową, nie zaglądamy ludziom w majtki?
oraz nie zaglądamy ludziom w sferę sakrum. Jeżeli czerpią jakiś komfort z posiadania wyznania, zostawmy to dla nich. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie czerpać komfortu, jest to tylko i wyłącznie nasza sprawa. That being said, 5 gwiazdek Kościół katolicki. Może inaczej, 5 gwiazdek instytucja Kościoła katolickiego. I dlaczego tutaj mówię o Starym Testamencie, skoro jakby ten konkretny fragment, jakby to określić, jest totalnym gównem? Otóż dlatego, że mimo wszystko my, Polacy, wywodzimy się z tradycji praindoeuropejskiej, która ma bardzo dużo wspólnego z tym, co wniosła do naszej literatury, do naszej sztuki oraz do naszej kultury Biblia. I to jest absolutnie tyle, co chcę o tym powiedzieć. Bo mimo tego, że jest to jeden z takich właściwie większych korzeni naszej kultury, to nie zawsze znajdowało się dużo ludzi, dużo kultur, które chciały tym podążać. Oczywiście mam tutaj na myśli starożytny Egipt. Tak, wiem. Nawet jeszcze nie dotarłem do antyku, a wy już macie mnie dość. Starożytny Egipt, real quick. Ponieważ jakby szukając różnych postaci historycznych oraz różnych podań na temat postaci transpłciowych, natrafiłem na postać Hatshepsut. Hatshepsut. Panią faraon lub pana Hatshepsut. Była osobą, która żyła w starożytnym Egipcie. Kiedy? Możecie sobie sprawdzić. Ten filmik jest już dostatecznie długi. Jest to postać dosyć niesamowita, dlatego że jest to jedna z bardzo niewielu postaci żeńskich, która została faraonem z pełnym męskim tytułem. Hatshepsut była przedstawiona wielokrotnie jako osoba aparycji żeńskiej, posiadająca penisa. Czasami była przedstawiana bez piersi, atrybuty faraońskie przyjmowała stopniowo, natomiast jednym z atrybutów faraońskich jest również ta ich broda, którą Hatshepsut również nosiła. Czy Hatshepsut faktycznie... vulnerable moment. God damn it. Więc czy faktycznie Hatshepsut była osobą transpłciową? Nie jesteśmy oczywiście do końca w stanie powiedzieć, a już tym bardziej zapytać jej zaimki. Dammit. W każdym razie, chciałbym wam tym pokazać, że nawet w takiej kulturze jak starożytny Egipt, która właściwie zdaje się bardzo oderwana od naszej kultury, są pewne podania, które nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, jaka była tożsamość danej osoby. Powinienem chodzić na jogę. I tutaj nareszcie dochodzimy do punktu kulminacyjnego. Dammit. Części... essay? Mianowicie antyk. Mogliście się jeszcze nie domyślić. Papa lubi swoją Grecję antyczną. Starożytny Rzym. Po raz kolejny. Bardzo krótko. Goddammit. Jak mu było? Hollywood? A więc, bardzo krótko o cesarzach rzymskich, a konkretnie o jednym, który nazywał się Heliogabal. Po tym, jak został ogłoszony cesarzem, przyjął imię Marek Antoniusz Aureliusz. Jak reszta Marków, Aureliuszów, Antoniuszów. Panował w latach 218-222, kiedy mu się zmarło, więc raczej krótko. Heliogabal jest dla nas dosyć interesującą postacią w zakresie transpłciowości. Dlaczego? Dlatego, że jak twierdzą podania, nawet raz powiedział: nie nazywajcie mnie mężem, ponieważ jestem kobietą. Heliogabal jest dla nas interesującą osobą, dlatego że co do niego mamy faktyczne podania o tym, że chciał dokonać operacji korekty płci. Czy właściwie chciała? Sorry, miss Heliogabal. Jego panowanie było dosyć barwne, trzeba przyznać, w sensie jakby wykastrowała się publicznie oraz prostytuowała się na ulicach Rzymu. Więc taka dosyć barwna postać. Jeżeli chcecie sobie o niej poczytać, to zachęcam. To tyle, co chciałem powiedzieć cesarzy rzymskim. Mówmy się, i tak mówię długo. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Rzym. Jak raz, niechronologicznie, przejdziemy do Aten. W starożytnej Grecji pojęcie androgynii pojawiało się wielokrotnie w mitach. Mity, jak wiadomo, miały tłumaczyć ludziom, w jaki sposób działa świat, działa życie,
Działa natura, działa przyroda, działają pory roku, działa wszystko. Działają ludzie. Skąd wzięli się ludzie? Skąd wzięli się bogowie? Na początku był chaos. Później z chaosu wyszedł nam punkt A, czyli Uranos, i punkt B, czyli Gaja. Owe binarne podziały na męskie i żeńskie były często powiązane w starożytnych mitologiach z przypisywaniem płci elementom kosmosu i otaczającego świata. Kobiecy miał być księżyc, ziemia, chłód, wilgoć, ciemność, etc. Męskość przypisywano słońcu, ciepło, suchości, jasności, etc. Obok takich uzasadnień opozycji męskie-żeńskie istniały i inne podziały podkreślające tę dychotomię. Były to podziały oparte na kierunku w przestrzeni, wyższe i niższe, wertykalne i horyzontalne, aktywności i pasywności, duchowości i cielesności, etc. Wchodzi na to, że chaos jest ultimatywną formą płci. Wychodzi na to, że chaos jest androgenem. Chyba żart na ten temat. I mean... Helikopter bojowy odszedł do lamusa. Od dzisiaj mamy chaos. A więc generalnie, jeżeli chodzi o mitologię, mamy kilka przykładów na postaci, które nie do końca wpasowują się w ani jeden, ani dwa. Nie są to postaci wyłącznie żeńskie, wyłącznie męskie, a są to postaci wyższe, łączące w sobie zarówno cechy kobiece, jak i cechy męskie. I nawet dosyć zaskakujące jest, ile mamy w literaturze, w mitach i w historii podań co do tego, jakoby androgen miałby być siłą nadwyższą, Bogiem, kimś najpodobniejszym do Boga, kimś super. Bogowie, jako istoty doskonałe, mogli być androgeniczni, a androgen stanowił symbol pełnej, doskonałej istoty, dwójjedni obu rozdzielonych aspektów bycia człowiekiem. Jednak w świecie ludzi, jako rzeczywistości niedoskonałej, takie aspiracje były niedopuszczalne. Według Eliadego dla myśli mitycznej poszczególny sposób bycia jest koniecznie poprzedzony przez całkowity sposób bycia. Androgen uważany jest za istotę nadrzędną w stosunku do obu płci, ponieważ ucieleśnia całkowitość, a przez to i doskonałość. Więc androgen pojawia nam się po raz pierwszy już w mitach greckich, o czym też później będzie pisał Platon. Otóż była pewna teoria, był pewien mit dotyczący tego, jakoby ludzie na początku mieli zostać stworzeni właśnie androgenami, a więc osobami, które posiadały w sobie zarówno pierwiastek męski, jak i pierwiastek żeński. Co się później stało, to co zawsze się dzieje, kiedy człowiek robi coś, co za bardzo zbliża go do doskonałości i do Boga. Bogowie stwierdzają, nara. Tak też było w tym przypadku. Bogowie stwierdzili, no nie. I rozcięli ludzi na pół. Platon w swoim Sympozjum, a więc w swojej uczcie, będzie pisał o tym, że człowiek, którego znamy dzisiaj, jest właściwie tylko jedną częścią całości, skazany na to, żeby szukać tej drugiej części. No ale jakby głównie chodziło o to, że jesteśmy nie do końca kompletni. That being said, androgen miał być tą jednostką doskonałą. Świadomość braku całkowitości człowieka, który ograniczony został do jednego bieguna owej binarnej opozycji, odnaleźć można w tradycji alchemicznej. Androgen zdaje się być postrzeganym w myśli alchemicznej jako spełnienie odwiecznego snu ludzkości o stanie pełni i doskonałości. Przedstawiany jako hermafrodyta, androgen był jednym z centralnych motywów alchemicznego dziedzictwa, będąc identyfikowany z lapisem, kamieniem filozofów. Alchemiczny hermafrodyta symbolizował dwójjednie przeciwstawnych elementów zjednoczonych w opus magnum. Miał on stanowić dwie natury połączone i zaślubione sobie, męską i żeńską. Nie zrozumcie mnie źle, bo to brzmi, jakbym lubił Platona i zgadzał się z Platonem. Nic bardziej mylnego. Nie czytajcie państwa. Albo czytajcie państwo, jakby... Bądźcie świadomi, jaką osobą był pan Szeroki. Szczerze mówiąc, gdyby w dzisiejszych czasach ludzie mieli podejście jak jeden z najsławniejszych greckich filozofów, pan Sokrates, najprawdopodobniej nam, ludziom transpłciowym, byłoby w życiu dużo łatwiej. Gdyby jakby każdy wychodził z założenia, że jedyną rzeczą, którą wie na pewno, jest fakt, że nic nie wie. Prawdopodobnie ludzie mogliby chętniej słuchać o tym, co czują inni. Sokrates pokochałby Twittera. Może to byłby jedyny sposób na to, żeby faktycznie dowiedzieć się, co Sokrates myślał i jakie rzeczy chciał zostawić. Nie zostawił po sobie pisma. Podejrzewam, że wpisów na Twitterze byłoby wewset. Właściwie wszystko to, co mamy o Sokratesie zapisane dzisiaj, to Platon i Ksenofon. Tak wiadomo, Platon...
Oprócz androgenów w mitologii greckiej spotykamy też inne przypadki osób transpłciowych. Tutaj polecam panią Lidię Winniczuk i jej słownik terminów antycznych, w których możemy przeczytać o tym, jaką postacią był Tejrezjasz. Każdy z was, patrzę na was, maturzyści, powinien wiedzieć mniej więcej, kim był Tejrezjasz. Tejrezjasz pojawia nam się w Królu Edypie. Z tym wieszczem, który przychodzi i mówi: Edyp, to ty żeś twoją matkę. Oczywiście Edyp mu nie wierzy i jada, jada. Tejrezjasz jest dla nas bardzo ciekawą postacią, dlatego że jest jedyną udokumentowaną postacią w mitologii greckiej, która faktycznie zmienia płeć. I mówimy tutaj o jakby tranzycji, która jest tak... Facet zobaczył dwa splecione węże w godach, i uderzył je kijem i bum! Cycki. Dlaczego mity greckie miałyby mieć dla nas duże znaczenie, jeżeli mówimy o pojęciu transpłciowości? Przecież to było jakieś eony temu. Otóż dlatego, że mimo wszystko na mitach, tak jak na Biblii, wzrosła nasza kultura. I z kultury bierzemy tradycje, z tradycji bierzemy niektóre swoje przekonania. I jeżeli ktoś wam powie, że tradycyjnie są dwie płcie, jada, jada, możecie im powiedzieć: okej, starożytni Grecy nawet w mitach nie za bardzo mieli jakiś szczególny problem z tym, że ktoś zmienił piec. W każdym razie powiązanie mitów z androgenicznością czy z faktem tego, że są tam podania o ludziach, którzy androgenami byli, jest dla nas istotne, dlatego że mity bardzo mocno wiążą się ze sferą sakrum. Sakrum, a więc czegoś świętego, czegoś, co jest związanego z religią i wyznaniem. To w jakiś sposób zaprowadza nas do wielkich Dionizji, podczas których odbywały się spektakle teatralne ku czci boga Dionizosa, który swoją drogą, jeżeli chodzi o płeć, sam miał swoje za uszami. Takie czasowe zawieszenie normalności i obowiązujących w niej reguł oraz rozróżnień i opozycji, a tym samym również zniesienie sztywnej dychotomii płci, może mieć miejsce także w trakcie niektórych rytuałów, ceremonii, świąt, a nawet podczas karnawału. Kulturowy transwestytyzm bywał niekiedy częścią ceremonii ślubnych, obchodów Nowego Roku oraz innych znaczących przełomowych momentów w życiu człowieka i wszechświata. Elementy obrzędowe przywołujące dziś swoją formą wyrazu skojarzenia ze zjawiskiem transwestytyzmu obecne były także podczas rytuałów i świąt obchodzonych ku czci Dionizosa, Hery, Heraklesa, Tezeusza oraz innych bogów i herosów. W starożytnej Grecji, umówmy się, kobiet za bardzo nie lubili, więc mogli grać wyłącznie mężczyźni. Czy to znaczy, że były grane same role męskie? Nie. To znaczy, że niektórzy mężczyźni byli zmuszani grać role damskie. I to jest... To jest informacja, która przyda nam się później. W każdym razie, kończąc ten segment historyczny, już jesteśmy w stanie stwierdzić, że zdanie transpłciowość jest wymysłem dzisiejszych czasów jest co najmniej oderwane od rzeczywistości. Mamy faktyczne podania co do tego, jakoby istniały osoby, które zmieniały swoją płeć. Mamy bardzo wiele podań co do postaci, które były androgeniczne. Mamy też postaci, które tak jak Hatshepsut do dzisiaj zostają dla nas zagadką i prawdopodobnie już nią pozostaną na zawsze. Natomiast mamy pewną widoczność w historii i warto o niej pamiętać. Innym argumentem, z którym możecie się spotkać, który jest w sumie nawet całkiem zrozumiałym argumentem, dlaczego mamy tak mało podań, dlaczego są to bardzo pojedyncze przypadki, przecież gdyby było tak, jak jest dzisiaj, tych osób byłoby więcej. Gdyby to nie była moda, mielibyśmy o tym więcej. Czemu mamy tak mało? Dla przykładu, czy wiecie, ile papa Sofokles napisał sztuk w ogóle w ciągu swojego życia? 123. Czy wiecie, ile nam się zachowało do dzisiejszych czasów w całości? 7. Jeżeli chodzi o utwory i pisma starożytne, bardzo ciężko jest znaleźć w ogóle jakiekolwiek, które byłyby kompletne. Już zwłaszcza ciężko jest znaleźć coś, co było przepisane i przepisane i przepisane i przepisane i przepisane i przepisane poprawnie. W sensie, jakby musicie zdawać sobie sprawę z tego, że ta wiedza z zakresu starożytności, te pisma z zakresu starożytności, to nie są tylko pisma, które mamy zachowane w ich oryginałach. To są greckie pisma, które były przez wieki przepisywane ręcznie przez ludzi i jakby alas zdarzali się też ci, którzy myśleli, że znają Grekę lepiej od starożytnych Greków i próbowali to poprawiać. Oczywiście, że będziemy mieli mało podań na ten temat, ale trzeba być świadomym tego, co mamy. Tego nam nie odbiorą.
Skoro już jesteśmy przy teatrze, warto byłoby wspomnieć o tym, jak sytuacja rozwinęła się potem i co dała nam w czasach dzisiejszych. To be or to stay. Teraz jak już zrzuciłem z siebie tony suchego szamponu i złapałem tego całkiem ciężkiego propa, nazwijmy go Jorik, przechodzimy w czasy renesansu. Z bardzo konkretnego powodu pominęliśmy średniowiecze, otóż nie cierpimy średniowiecza. Nie bez powodu przez teatr przechodzimy tutaj do Szekspira. Oprócz tego, że zadaje właściwie bardzo istotne dla osób trans pytanie być albo nie być, jest dla nas również źródłem, myślę, że każdy, w sensie myślę, że w jakiś sposób każda osoba trans w pewnym momencie swojego życia zatrzymuje się i myśli sobie, to jest kwestia być albo nie być. To jest kwestia być tym, kim chce i żyć normalne życie, albo być jak trup. Żywy, ale trup. Trzeba mieć oczywiście w duszy fakt, że Szekspir tworzy w czasach teatru elżbietańskiego. W tamtym okresie czasu kobiety nadal nie mają prawa występować w teatrze. Jakie jest tego rozwiązanie? Kobiety grają mężczyźni. Nie, czekaj. Mężczyźni grają kobiety. Oj, wiecie, o co mi chodzi. Mężczyźni grają kobiety. I tutaj pojawia nam się bardzo ciekawy aspekt, który przebił się aż do dzisiejszych czasów. I to z jakim impetem. Słowo drag, które znamy dzisiaj z popkultury, wywodzi się od Szekspira. To Szekspir pisał, wchodzi na scenę in drag, dressed as a girl. Możecie zapytać, Artur, gdzie tutaj jest transpłciowość? Otóż, kiedy przyjrzeć się bliżej sztukom Szekspira, niektóre komedie pokazują nam postaci, które nie do końca można określić jedną płcią. Mówimy tutaj o komediach, czyli o czymś, co ma bawić, co ma śmieszyć, co ma raczej wywoływać pozytywne emocje. I tutaj wielokrotnie pojawia nam się kwestia przebierania się za płeć przeciwną, aby ukryć swoje prawdziwe ja. My skupimy się na pani Rosalindzie. Rosalinda jest postacią ze sztuki Jak wam się podoba? Czy As you like it? Rosalinda jest jedną z dwóch postaci, które będą nas dzisiaj interesować. Natomiast zaczynam od niej dlatego, że po pierwsze jest postacią z komedii omyłek. Więc to są komedie, które u Szekspira bardzo lubią zacierać granice pomiędzy płciami lub doprowadzać do różnych pomyłek poprzez nagłe zmiany ubioru, nagłe zmiany płci. Rosalinda ucieka do lasu w związku z pewnymi perypetiami, nie będziemy streszać tutaj całości sztuki, natomiast ucieka do lasu i przybiera imię Ganimedes, które również jest dla nas całkiem ciekawe, dlatego że Ganimedes był chłopcem, którego ukochał szczególnie sobie pan Zeus. Gej! W tym samym lesie znajduje się pan Orlando, w którym Rosalinda jest bardzo mocno zakochana, z wzajemnością. Natomiast nie wyjawia mu swojego prawdziwego ja. Zamiast tego stwierdza, że będzie podrywać go jako Ganimedes. I robi to w ten sposób, że przychodzi do Orlando i mówi, słuchaj, jeżeli masz problem z tym, żeby wyrwać Rosalindę, możesz poćwiczyć na mnie. Mów do mnie, Rosalinda, mimo że jestem chłopcem. I mamy tutaj do czynienia z pewnym szczególnie śmiesznym paradoksem. To jest kobieta przebrana za mężczyznę, która każe się nazywać kobietą, owszem. Natomiast musimy mieć w głowie fakt, że na scenie jest grana przez mężczyznę. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy mężczyzna gra kobietę, która gra mężczyznę, który każe siebie nazywać kobietą. Oczywiście jakby per se nie jest to stricte związane z transpłciowością, natomiast bear with me. Bo jakby oczywiście, no ha, ha, facet
przebrany za babę, przebrany za faceta, przebranego za... Kiedy przychodzi co do czego i oczywiście na koniec wszystko się wyjawia, Rosalinda zdejmuje swoje męskie ubrania i ujawnia siebie jako kobietę, jako Rosalindę. Oczywiście razem z Orlando dochodzi do ślubu, jest to komedia, musi się skończyć dobrze. Ciekawym fragmentem dla nas jest epilog, w którym Rosalinda wychodzi i mówi: If I were a woman. Głupia sprawa. Ten sam epilog zaczyna słowami: nie za bardzo wypada, żeby to kobieta przedstawiała epilog. Zaraz później wygłasza epilog, oczywiście, natomiast na sam koniec rzuca nam bombę, która właściwie przełamuje czwartą ścianę. Mówi: If I were a woman. Stwierdząc, że nie jest. Kolejnym ciekawym przykładem podobnego zabiegu jest Viola z Nocy Trzech Króli, czy Twelfth Night, or what you will. Viola rozbija się na wyspie, jada, traci kontakt ze swoim bratem Sebastianem, jada. W każdym razie z jakiegoś powodu przebiera się za mężczyznę po to, żeby wstąpić do służby u pewnego księcia Orsino. Przybiera imię Cesario i pod tym imieniem Orsino będzie ją znał. Z jakiegoś powodu między nimi wykwita miłość. Viola jako Viola zakochuje się w Orsino, natomiast Orsino zaczyna czuć do Violi rzeczy jeszcze zanim zrzuci męskie ciuchy. I jak w każdej komedii Szekspira, dochodzi do tego momentu, kiedy szata łudy razem z szatą faktyczną zostaje zrzucona i wychodzi prawda na jaw. I wtedy Viola pokazuje się Orsino jako kobieta. Ciekawa jest reakcja samego Orsino, który po tym wszystkim zwraca się do niej per Cesario i mówi do niego wprost: Cesario, come, for so you shall be while you are a man, but when in other habits you are seen, Orsino's mistress and his fancy's queen. I tutaj fancy's queen miałby jakoby mieć to podwójne znaczenie. Po pierwsze, można by faktycznie interpretować to jako jego królowa, ale słowo fancies mogło wskazywać by na to, że jednak byłaby to pewna forma przebieranki chłopca w damskie ubrania. Niestety tutaj na zajęciach, na których omawialiśmy ten temat, nie dopytałem o źródło. Jest szansa, że będę w stanie to nadrobić, natomiast tak jak mówię, nie mam żadnych twardych dowodów na to tłumaczenie. Co jakby jest nawet troszeczkę spotęgowane samym faktem, że mówi do niej per Cesario. Jest nawet esej napisany na ten temat przez pana Jana Kota, Płeć Rosalindy. I tutaj możemy na chwilę pożegnać się z naszym kolegą Szekspirem, ponieważ musimy przejść do innego renesansowego człowieka, którym jest Kartezjusz. Tak, wiem, męczę was tą filozofią, przepraszam. Kartezjusz jest znany głównie z tego, że swoją filozofię rozpoczął od wątpienia w wszystko. Stwierdził: nie mogę być pewien tego, że to, co mnie otacza, jest realne. Jedynym sposobem na to, żeby jakkolwiek zdefiniować rzeczywistość, jest zwątpienie w nią i szukanie dowodów na to, że coś w niej może istnieć. I René, siedząc sobie i myśląc, myślał: zaraz, myślę. Mimo że zwątpił we wszystko, sam fakt wątpienia dał mu pewność tego, że coś takiego jak myśl istnieje. A jeżeli istnieje myśl, istnieje on. Pewnie zapytacie: Artur, proszę cię, Kartezjusz, transpłciowość, bear with me. To, co szczególnie zainteresowało mnie w jego filozofii pod kątem transpłciowości, jest właśnie wątpliwość. Jeżeli nie jestem tym, co widzę w lustrze, jeżeli nie jestem tym, jak widzą mnie ludzie, których spotykam, to kim jestem? To jakby prowadzi do zadawania sobie szeregu zupełnie innych, zupełnie nowych pytań. To prowadzi do szeregu refleksji dotyczących tego, czym jest nasza tożsamość, kim jesteśmy, jak chcielibyśmy się wyrażać. A więc wątpliwość jest właściwie początkiem myślenia o transpłciowości. Gdyby nie wątpliwość, że nasza płeć biologiczna, to, co widzimy, to, co inni widzą, może zostać podważona, nie mielibyśmy poczucia transpłciowości. I żeby było weselej, ponieważ oczywiście, że robię ten filmik na ostatnią chwilę i najprawdopodobniej opublikuję go po 12:00, to również na ostatnią chwilę udało mi się skonstruować pewną ankietę, którą to wysłałem na grupę LGBT Polska oraz przeprowadziłem wśród swoich znajomych na Facebooku. Byłem ciekaw, czy osoby cis
płciowe. Osoby, które czują się pewnie w płci przypisanej im przy urodzeniu, myślą nad swoją tożsamością. Czy kiedykolwiek miały moment, w którym zastanawiały się, czy to, kogo ja widzę, jest na pewno mną? Nawet jeżeli doszły do wniosku, że tak, są z tym bardzo okej. Oczywiście możecie stwierdzić, że środowisko, w którym przeprowadziłem tę ankietę, jest bardzo mocno tendencyjne. Oczywiście, że ja raczej nie będę miał znajomych, którzy mają problem z transpłciowością, zwłaszcza, że jestem out w większości przypadków. Naprawdę nie chciało mi się tworzyć troll konta tylko i wyłącznie po to, żeby wchodzić na prawicowe grupki Konfederacji, zadawać im to pytanie i dostawać miliony zapewnień o najbardziej męskich mężczyznach bez żadnych wątpliwości co do swojej tożsamości, jakich kiedykolwiek historia widziała. Więc okej, możecie powiedzieć, że ankieta była dosyć tendencyjna, natomiast nadal przyniosła całkiem ciekawe wyniki. Jeżeli chodzi o wyniki ankiety kierowane do moich cis znajomych, dlatego że musiałem to podkreślić, to była ankieta kierowana wyłącznie do osób cis płciowych. Jeżeli chodzi o 70 osób z moich osobistych znajomych, którzy pomogli mi w przeprowadzeniu tej ankiety i wypowiedzieli swoje zdanie, zdecydowana większość powiedziała, że nigdy właściwie nie miała wątpliwości, nigdy nie musiała się nad tym zastanawiać. Dla nich ich płeć, ich tożsamość było właściwie jak oddychanie. Nie trzeba o tym myśleć. To po prostu jest częścią naszego organizmu, jest częścią naszego życia. Jest to dla nas wrodzone. 31 głosów na 70 twierdziło, że nigdy nie miało wątpliwości, nigdy nawet za bardzo nie zastanawiało się na ten temat. Było od początku do końca pewnym swojej tożsamości. Drugą pod względem wielkości grupą osób, które wypowiedziały się pod tą ankietą, liczącą aż 17 głosów, była grupa ludzi cis, którzy nie zastanawiali się nad swoją tożsamością płciową aż do momentu, aż dowiedziało się o tym, że istnieje coś takiego jak transpłciowość. Dopiero wtedy zadały sobie pytanie, czy ja mogę czuć się w ten sposób? Czy ja mam jakieś niezgodności w tym zakresie? Nie. I kontynuowało swoje życie jako osoba cis. W ich przypadku jakiekolwiek wnioski musiały zostać poprzedzone informacją, istnieje inna opcja. Bez tego nie za bardzo myśleli, że coś takiego istnieje, że coś takiego jest możliwe. Trzecią grupą liczącą 15 osób jest grupa ludzi, którzy faktycznie mieli przebłysk, zastanowienie, wątpliwość co do swojej tożsamości, zanim jeszcze dowiedziało się o tym, że osoby trans istnieją. Przedostatnią grupą badanych była grupa licząca 6 osób i były to osoby, które zaczęły rozważania dotyczące swojej tożsamości w momencie, kiedy zdały sobie sprawę z tego, że pociągają je osoby tej samej płci. Co jest dosyć zrozumiałe, niestety w naszym kraju edukacja seksualna leży i kwiczy, więc kiedy czujesz, że pociąga cię osoba tej samej płci, możesz kulturalnie i społecznie, teraz na szczęście jest z tym trochę mniejszy problem, natomiast odczuwać pewien niepokój, pewien dyskomfort, przynajmniej na początku. Musisz zadać sobie pytanie, dlaczego? Dlaczego innych pociągają kobiety, a mnie pociągają mężczyźni? Jedną z odpowiedzi może być, może ja nie jestem mężczyzną. Ostatnią grupą badanych, która liczyła 2 osoby, była grupa osób, które mimo tego, że czują się cis, nienawidzą swojej płci, nie czują się w nią dobrze. Mimo to nie są trans. Jeżeli chodzi o drugą ankietę, którą przeprowadziłem na LGBT Polska, musiałem mieć mimo wszystko pojęcie, że większość osób będzie jednak mimo wszystko odpowiadało, że tego typu wątpliwości mogły ich najść dopiero wtedy, kiedy zdały sobie sprawę z tego, że pociągają je osoby tej samej płci. Umówmy się, jest to grupa LGBT Polska, czego możemy się spodziewać? Są tam osoby homoseksualne, biseksualne i panseksualne. Mimo tego na 197 osób, które wypowiedziały się w mojej ankiecie, aż 97 nie miało nigdy żadnych wątpliwości co do swojej płci. Niezależnie od swojej orientacji, niezależnie od istnienia osób trans, po prostu było to dla nich jak oddychanie, było to dla nich naturalne. Drugą największą grupą, liczącą 54 osoby, była grupa właśnie osób
biseksualnych, homoseksualnych i panseksualnych, które zaczęły kwestionować swoją tożsamość, dochodząc do wniosku, że są cis w momencie, kiedy zdały sobie sprawę z tego, że pociągają je osoby tej samej płci. Następną grupą osób jest... Następną grupą było 20 osób, które chyba nie do końca przeczytały moją ankietę. W każdym razie napisało, że zastanawiało się faktycznie nad swoją tożsamością bez związku z tym, kto ich pociąga. Niestety przez to, że nie przeczytali ankiety do końca, nie wiem, czy było to przed, czy po dowiedzeniu się o tym, że osoby transpłciowe istnieją. Kolejna grupa, 16 osób, zastanawiało się nad swoją tożsamością płciową dopiero w momencie, kiedy dowiedziało się o tym, że osoby trans istnieją, a więc o tym, że może być inna opcja. Ostatnią grupą liczącą 10 osób była grupa osób, które twierdziły, że jeszcze zanim dowiedziały się o tym, że transpłciowość jest faktyczną rzeczą, zastanawiały się nad tym, czy może być inna opcja i czy oni się w nią wpasowują, nadal dochodząc do wniosku, że są cis. Więc tutaj pan Kartezjusz nie dość, że zrewolucjonizował w ogóle myślenie filozoficzne naszych czasów w Europie, to jeszcze w pewien sposób od dnia wczorajszego zrewolucjonizował moje spojrzenie na temat tego, jak myślą osoby cis i o tym, że wątpliwość jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście transpłciowości. Wątpię, więc jestem. Sztos. Ale tak, wiem, renesans i antyk są nam dosyć odległe, więc przenieśmy się może w bardziej współczesny. I tym samym przechodzimy do ostatniego zagadnienia, które zostało nam na dzisiaj. Jak to właściwie wygląda w dzisiejszych czasach? Oczywiście mając na myśli dzisiejszy czas, nie możemy od razu skoczyć do lat 20. XXI wieku. Musimy właściwie zacząć na jego początku. W styczniu 2004 roku podczas konferencji Twórczość a Wolność Światopoglądowa tak zwana grupa TS przedstawiła swoje postulaty, które brzmiały następująco. Grupa wsparcia warszawskich transseksualistów stawia sobie trzy cele. Po pierwsze, chce przeprowadzić kampanię uświadamiającą, czym tak naprawdę jest zespół dezaprobaty płci. Po drugie, chce pomagać ludziom, którzy nie radzą sobie w pułapce obcych ciał. Pragnie rozmawiać, służyć wsparciem i informacją na temat leczenia. Po trzecie, chce doprowadzić do tego, żeby polscy transseksualiści przestali żyć w strachu przed reakcjami otoczenia. Dzisiaj te reakcje bywają drastyczne. Dyskryminacja w miejscu pracy, śmierć społeczna, odrzucenie przez przyjaciół i krewnych, konieczność ukrywania się i życia w piwnicach normalnego świata to tylko część zjawisk, których nie akceptujemy. Na dzisiejszej konferencji żaden z nas nie odważy się pokazać twarzy. Jesteśmy tu, w tylnych rzędach, niewidoczni. Wierzymy jednak, że nadejdzie czas, kiedy każdy z nas będzie mógł bez obawy powiedzieć: cześć, jestem Adam. Kiedyś znałeś mnie jako Kasię, to właśnie ja, po zmianie płci. I pragnę zaznaczyć, że jest to rok 2004, co dla niektórych z Was może wcale nie wydawać się aż tak dawno temu, a dla niektórych może być właściwie początkiem ich życia. To już nie są tak odległe czasy. To właściwie jest historia z teraz. To jest raptem prawie 20 lat temu, ale postulaty wyglądają, jakby mogły mieć dużo, dużo więcej. I oczywiście mamy tutaj słownictwo, które w tym momencie już jest właściwie uznawane za co najmniej problematyczne. Natomiast daje nam to pewien obraz, jak sprawy wyglądały w 2004 i jak zmieniły się na przestrzeni raptem 20 lat. Już w 2008 roku, kiedy Judith Butler stwierdza, że koncept płci, nieważne biologicznej, społecznej, jest tylko konceptem społecznym. Jest czymś, co społeczeństwo sobie wymyśliło, jest czymś, co właściwie nie ma prawa bytu jako cokolwiek innego, jako cokolwiek bardziej osadzonego w rzeczywistości. Świat zaczyna się mocno zmieniać. Razem zaś z odrzuceniem esencjonalnej koncepcji płci postrzegana jest ona jako konstrukt społeczny i staje się fenomenem dyskursywnym. Skąd zaś bierze się przekonanie o stabilności i trwałości płci? Butler uważa, że z jej performatywności, ciągłego odgrywania płci. Jej zdaniem za wyrażeniami kulturowej płci nie kryje się tożsamość kulturowej płci. Tożsamość ta jest performatywnie konstytuowana przez same wyrażenia, które są rzekomo jej skutkiem.
Jednak Butler idzie jeszcze dalej i uważa, że może konstrukt ten, który zwiemy biologiczną płcią, jest tak samo właśnie konstruktem kultury, jak kulturowa płeć. Otóż może biologiczna płeć zawsze była jak najbardziej kulturową płcią, to oznaczałoby, że w ogóle nie istnieje rozróżnienie na płeć biologiczną oraz kulturową. I po raz kolejny mówimy tutaj dopiero o pierwszym dziesięcioleciu lat 2000. W tym momencie, można by powiedzieć, kultura trans przeżywa swój bunt. Lata 20. XXI wieku, a więc tu i teraz. Nie antyk, nie renesans, nie XVIII wiek, kiedy z jakiegoś powodu noszenie peruk, pudru i obcisłych pończoch przez mężczyzn było społecznie akceptowalne. Mówimy tu i teraz. Przez to, że edukacja seksualna w Polsce leży oraz przez to, że mamy nadal duży problem z rozmową społeczną, mamy nadal duży problem z rozmową z różnymi innymi środowiskami i tutaj pragnę zaznaczyć, nie wszyscy mają siłę, nie wszyscy mają chęć i nie wszyscy mają czas, żeby tłumaczyć każdemu lepszemu trollowi, dlaczego ich osobowość, dlaczego ich osoba jest ważna. I tutaj pragnę przywołać jeszcze jeden cytat. Wywalczyliśmy sobie drogę do pozycji mówienia. Uzyskaliśmy własny głos z nadwyżką. Powiedzieliśmy, kim jesteśmy i z hukiem weszliśmy w dyskurs. Co sprawia, że przedmiot wiedzy staje się podmiotem mowy? Czy posiadanie czytelnej płci jest warunkiem możliwości mówienia? Co musiało i musi się zdarzyć, aby osoby transpłciowe uzyskały głos w polskim dyskursie publicznym? I co może z tego wyniknąć? No właśnie. Kim musimy być, żeby posiadać głos? W dzisiejszych czasach dyskurs bardzo mocno został przeniesiony do internetu. W tym momencie właściwie każdy może się wypowiedzieć na temat transpłciowości z pozytywnym lub negatywnym dla nas skutkiem. Natomiast konwersacja jest. Ona cały czas się toczy, zarówno u nas w Polsce, jak i na całym świecie. Sytuacja trans bardzo diametralnie uległa poprawie w ostatnich czasach. I jakby wiem, większość z nas nadal czuje się bardzo mocno zagubiona, dalej czuje się zaszczuta i dalej boi się o własne życie. Boję się pomyśleć, jak to jest być czarną trans kobietą w Ameryce. Natomiast musimy też mieć pewną nadzieję, musimy mieć też pewną świadomość tego, ile udało nam się już osiągnąć i co możemy robić dalej, żeby to polepszyć. Przede wszystkim bardzo mocno w dzisiejszych czasach słychać echo słów Judith Butler, ponieważ co drugi komentarz czasami na grupkach wsparcia, który widzę, to, że płeć to konstrukt społeczny i każdy mnie cieszy, bo to prawda właściwie. Kto definiuje płeć? Bóg? Mało tego, osoby trans są właściwie miło widziane już nawet w mainstreamie. Mamy przykłady takie jak Kim Petras, Chas Bono, Hunter Shafter z Euforii, jeżeli jesteście doznajomieni z tytułem. Można by wymieniać dalej, dlatego że coraz więcej osób trans zaczyna zarówno grać w serialach. Role trans przestały być dawane cis-płciowym osobom. Są dawane nam. I to jest super. To jest duże osiągnięcie. To jest duży plus. Serial Pose zwalił mnie z nóg, kiedy zobaczyłem, że właściwie trans kobiety grają trans kobiety. I to jakie kobiety? Mało tego. Właściwie lata 20. XXI wieku wystartowały z niesamowitą ekspresją. To jest kolejne zagadnienie, które bardzo mocno wpływa na to, jak można pokazać swoją płeć, w jaki sposób można wyrazić siebie, niezależnie od tego, gdzie na spektrum się znajdujemy. Okej, nadal mężczyzna noszący make-up w niektórych środowiskach wywołuje bardzo duże zgorszenie. Natomiast mainstream, jeszcze raz mainstream. To się wszystko zaczyna przebijać. Mówimy tutaj o eksplozji kolorów, o eksplozji mody, o tym, jak zmienia się ubiór, o tym, jak zmieniają się fryzury, jak ludzie sięgają po coraz śmielsze kolory, jak ludzie sięgają po make-up i jak doskonalą tą sztukę. To jest tak podnoszące na duchu, budujące i ciekawe. Coraz częściej widzimy trans chłopaków, którzy już nie boją się umalować. To jest niesamowite. Kiedyś trans facet musiał lubić kobiety, lubić piwo, nie malować się, lubić męskie rzeczy, robić, nie wiem. W tym momencie już właściwie
lżeje ta presja, która na nich jest. Powiem wam szczerze, na początku swojej tranzycji ja sam czułem się w pewien sposób zamknięty w klatce swojej własnej męskości. Miałem poczucie, że jeżeli wystąpię chociaż na krok z mojej strefy bycia mężczyzną, to czy aby na pewno nim jestem? Czy aby na pewno zasługuję na to, aby być za niego branym? Oczywiście teraz, po wielu latach, po tym jak byłem w stanie w jakiś sposób skontaktować się ze swoją męskością, rozwiać swoje wątpliwości i poczuć się ze sobą pewniej, jestem w stanie pomalować sobie oko, mieć puchaty, różowy długopis z jednorożcem, którym napisałem plan tego eseju. Oraz czuję się dużo bardziej wolny. Nie, naprawdę już nie przejmuję się, kiedy ktokolwiek powie mi: haha, masz coś różowego, baba. No i nawet może dla niektórych będzie to trochę cringe'owe, ale moment, w którym do RuPaul's Drag Race wmaszerował trans chłopak, abstrahując od tego, że Gottmik robi świetną robotę i jest absolutnym mistrzem makijażu, to był dla mnie gigantyczny przełom. Ja pamiętam memy o tym, że znaleźli pająka w pokoju i że RuPaul sprawdzał jego płeć. I w tym momencie mamy full-time trans chłopca, Humst Wistan, który robi drag, nosi sukienki i absolutnie nie czuje się zagrożony ze swoją męskością. To jest inspirujące. A więc, podsumowując. Mój zdecydowanie przydługi wykład. Trochę o wszystkim, trochę o niczym. Transpłciowość jest dla niektórych życiem. W sensie, wiem, że to może brzmieć trochę prosto, trochę cheesy, trochę banalnie, zwłaszcza po całej kaskadzie informacji, którą w was wystrzeliłem. Natomiast nie za bardzo wiem, jak inaczej można to streścić. W sensie, mówimy tutaj o być albo nie być. Mówimy tutaj o wątpliwości, która może zmienić nasze życie na zawsze i zmienić je na lepsze. Mówimy tutaj o wyborze żyć jako szczęśliwy człowiek albo umrzeć jako zmarnowany potencjał. I tak, zdaję sobie sprawę z tego, że mógłbym tutaj poruszyć wiele zagadnień dotyczących tego, w jaki sposób transpłciowość wygląda od biologicznej strony, bo wiadomo, mózg osób transpłciowych daje o sobie znaki przynależności do płci preferowanej. Natomiast, jak już wam mówiłem, ja jestem nauczycielem od literatury, ja na biologii. Natomiast przygotowałem również dla was kilka filmików ludzi dużo mądrzejszych ode mnie, od których możecie dostać dużo więcej informacji, zarówno w kwestii historii i literatury oraz filozofii, jak i właśnie od tej biologicznej strony. Aesop Science zrobiło świetny materiał razem z Gigi Good, który tłumaczy dosłownie z rysunkami w banalny sposób, w jaki sposób to działa, w jaki sposób działają chromosomy, w jaki sposób mogą działać, w jaki sposób czasem nie działają i robią to dużo lepiej ode mnie. Jeżeli chodzi o transpłciowość w takim zupełnie dla mnie personalnym ujęciu, jest to coś, co zupełnie zmieniło moje życie na lepsze. Jest to coś, co polecam każdemu. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie swojego życia, gdybym nie obrał takiej drogi, jaką obrałem. Nie mówię tutaj o zostaniu youtuberem, to mógł być błąd. Tak więc, cieszę się, jeżeli wytrwaliście ze mną aż do tego momentu, do samego końca. Przed wami jeszcze bibliografia, z której możecie się dowiedzieć, skąd dokładnie brałem swoje źródła, na jakiej książce bardzo mocno oparłem dzisiejszą pracę, na jakim eseju oraz na jakich innych youtuberach bardzo często się opieram i jakimi się inspiruję. Mam mimo wszystko poczucie, że tak strasznie dużo chciałem wam powiedzieć, że też bardzo dużo tego,
gdzieś tam wytraciłem przez stres, gdzieś tam wytraciłem przez brak organizacji. Natomiast mimo wszystko mam nadzieję, że będziecie w stanie wyciągnąć coś z tego filmu, coś wam dał, chociaż jeżeli nie miecz, nie tarczę, to mały kozik. Nie obiecuję i nie grożę, że każdy mój filmik będzie równie złożony i równie długi, i równie trudny, ale nie obiecuję też, że od czasu do czasu mi się nie zdarzy. Więc jeszcze raz dzięki, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia, mam nadzieję, do tydzień.